tym przypadku dwóch ratowników natyka się na osobę nieprzytomną leżącą na trawie i udziela jej pierwszej pomocy. Tak, tutaj chcemy pokazać, że osoby przechodzące obok nie powinny być obojętne. Powinny sprawdzić, czy osoba, która leży w danym momencie na trawie, nie potrzebuje w danej chwili pomocy. Dlatego też dwie osoby przypadkowe, powiedzmy, przechodzą sobie drogą, napotykają osobę leżącą na trawie i sprawdzają, czy ta osoba jest przytomna. Jeden z kolegów podchodzi, chwyta poszkodowanego za barki, potrząsa nimi, woła, czy wszystko w porządku, czy go słyszy. No niestety nie słyszy. W tym momencie osoba sprawdza oddech poszkodowanego, przykłada ucho do ust poszkodowanego, kładzie rękę na klatce piersiowej, udrożnia drogi oddechowe, odchyla głowę do tyłu, udrożnia drogi oddechowe i sprawdza oddech przez 10 sekund. Po tych 10 sekundach dochodzi do wniosku, że poszkodowany nie oddycha, jest nieprzytomny, więc prosi drugiego świadka zdarzenia o to, żeby ten wezwał pomoc. Prosi go o to, żeby zadzwonił na numer ratunkowy 999, po czym ratownik, który, czy tam osoba, świadek w tym momencie, chcemy, żeby to był świadek zdarzenia, nie chcemy, żeby to nie był ratownik, tylko świadek zdarzenia, bo każdy może udzielać tej pomocy, zorientował się, że w pobliżu może się znajdować urządzenie AED, tak zwany automatyczny defibrylator zewnętrzny, więc biegnie po to urządzenie. W tym momencie ratownik, który został z poszkodowanym, przystępuje do reanimacji. Jak wygląda ten schemat? Jak wygląda ten schemat udzielania pierwszej Wykonuje pomocy? 30 uciśnięć, po czym robi dwa wdechy ratownicze. Jeżeli byłaby to osoba wyciągnięta z wody, zaczęlibyśmy od 5 wdechów ratowniczych, potem schemat już byłby taki sam, 30 uciśnięć na dwa wdechy. Tak więc ratownik wykonuje 30 uciśnięć, po czym robi udrażnia drogi oddechowe, wykonuje dwa wdechy, po czym przybiega drugi świadek zdarzenia, wyciąga urządzenie AED, naciska przycisk start, urządzenie samo mówi, co należy zrobić. Mówi o konieczności podłączenia elektrod, o konieczności przyklejenia elektrod do ciała osoby poszkodowanej. Jeżeli osoba poszkodowana jest nadmiernie owłosiona, jeżeli jest to mężczyzna, który ma gruby zarost, trzeba miejsca, w których będziemy przyklejali elektrody, zgolić. W opakowaniu, w którym znajduje się defibrylator, jest dostępna maszynka. Dodatkowo, jeżeli osoba jest wyciągnięta z wody, to należy dokładnie osuszyć klatkę piersiową osoby poszkodowanej. Więc ratownik wyciąga AED, włącza start, przykleja elektrody, wkłada wtyczkę elektrod do urządzenia, po czym urządzenie mówi o tym, że będzie wykonywało analizę rytmu serca. W tym momencie nie dotykamy poszkodowanego, urządzenie wykonuje analizę rytmu serca, po czym urządzenie stwierdza, że defibrylacja jest zalecana. Odsuwamy się na powiedzmy bezpieczną odległość od poszkodowanego, żebyśmy sami też nie dostali, bo jest to prąd elektryczny, żebyśmy sami też nie dostali rykoszetem. Więc urządzenie wykonuje wstrząs, chce zatrzymać migotanie komór serca, ale po wykonaniu wstrząsu mówi o konieczności kontynuacji RKO. Więc ratownik ponownie rozpoczyna schemat 30x2, 30x2. Tutaj już jest drugi kolega, pomaga ratownikowi wykonującemu uciski robić tak zwane wdechy ratownicze. Obsługa defibrylatora jest prosta, nie powinniśmy się tego bać. Jest prozaicznie prosta. Każda osoba, która taki defibrylator będzie miała pierwszy raz w rękach, myślę, że bez problemu sobie poradzi. Natomiast no, myślę, że nikomu nie zaszkodzi takie podstawowe szkolenie z obsługi takiego defibrylatora. Myślę, że każdemu z nas może się to kiedyś przydać. Natomiast jeżeli widzimy, że taki defibrylator jest, a wydaje nam się, że może być pomocny w udzieleniu pierwszej pomocy, kiedy mamy zatrzymaną akcję serca, to staramy się, żeby ten defibrylator dostarczyć na miejsce wypadku i użyć go w trakcie akcji.